Rok szkolny coraz bliżej. Nie wszyscy jednak rodzice podjęli już decyzje dotyczące edukacji swoich dzieci. Wakacje, mam nadzieję, że udane, nieuchronnie dobiegają końca. Niektórzy rodzice nadal dokonują wyboru szkół bądź przedszkoli dla swojego dziecka. Chciałabym pomóc w rozwikłaniu tych rozterek i zaproponować Państwu placówki, które prowadzę. Czyli jest to przedszkole prywatne Smerw i niepubliczna szkoła podstawowa imienia Jerzego Kozarzewskiego, mieszcząca się w Nysie przy ulicy Kościuszki 9. Atutem tych placówek jest wspólne położenie, blisko centrum, ale na uboczu. Dzięki czemu w jednym miejscu można umieścić rodzeństwo w wieku przedszkolnym i szkolnym w klasach od 1 do 8. Budynek szkolny jest po remoncie i rozbudowie. Każda z wiekowych grup, czyli przedszkole, klasy 1, 3, 4, 8, posiadają swój wydzielony teren zielony oraz kondygnację w budynku placówki, a organizacja pracy placówki zapewnia bezpieczeństwo. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Nauczyciele, w większości mianowani i dyplomowani, prowadzą również zajęcia pozalekcyjne, tak koła przedmiotowe, językowe, jak i zajęcia rozwijające kreatywność twórczą dziecka. Szkoła i przedszkole poza nauczaniem kładzie duży nacisk na aspekt wychowawczy i wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci. Jest to bardzo istotne, gdyż od tego, jak dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym zostaną wdrożone do uczestnictwa w swych społecznościach, w znacznej mierze zależy ich powodzenie w życiu dorosłym. To właśnie w tym czasie możemy w odpowiedni sposób stymulować rozwój dziecka, jego umiejętności komunikacji społecznej, otwartość i chęć zdobywania wiedzy. Nie bez znaczenia jest tu kształtowanie postaw prospołecznych, z których przecież zwrotnie dziecko czerpie. Wszak pamiętajmy, że życie człowieka dorosłego jest niczym innym niż tylko tym, co streściło się w jego dzieciństwie. Stosunkowo nieliczne klasy, przedszkole do 20 osób, szkoła do 18, sprzyjają podmiotowości dziecka. Praktycznie nie istnieją problemy związane z anonimowością w dużych grupach społecznych. W placówkach codziennie dzieci są pod opieką higienistki szkolnej, psychologa i w razie potrzeby lekarza. Szkoła umożliwia pełen obiad w cenie 7,50 zł. Przedszkole, to są trzy grupy wiekowe, funkcjonują od godziny 7 do godziny 16, szkoła od godziny 6.30 do 16. Lekcje obowiązkowe, czyli realizacja podstawy programowej, rozpoczyna się o godzinie 8 rano. Nie ma dwuzmianowości. Zajęcia pozalekcyjne, w tym językowe, są w cenie czesnego, które dla szkoły wynosi 250 zł, dla przedszkola 295. Płatne od września do czerwca, czyli przez 10 miesięcy, jest to rok szkolny. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy, czyli również w wakacje. W placówkach prowadzone będą terapie psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedia. W drugim tygodniu września odbywają się prelekcje dla rodziców pod tytułem Zależność pomiędzy zaspokajaniem potrzeb dziecka we wczesnym etapie rozwoju, a jego życiowym powodzeniem. Będzie to cykl spotkań, na które już dzisiaj Państwa zapraszam, a dokładne terminy zostaną podane na stronie internetowej szkoły. Serdecznie zapraszam, Danuta Kobyłecka.